Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. Oto Reatropolis i cóż, nastała chwila, w której ponownie zaglądamy do naukowca. Dalej na tej głupiej piątce, bo niestety nie umiem. Ale jak mówiłem, to jest ostatnia rotacja na piątce. Jeśli się nie uda żadnym z nich zaliczyć na piątce, to po prostu przerywamy to i wskakujemy na wyższe stopnie już tymi, którymi ukończyliśmy na piątce. Oczywiście zaczynając od generała, bo on jest najłatwiejszy i najprawdopodobniejsze jest to, że nawet na dziesiątce, czy jeszcze wzwyż, to przejdę. Ale dobra, co na spokojnie, dobra, co my tu mamy? Zobaczmy w to. Śledzenie, naprawa. Dobra. Nic wielkiego, ale niech będzie tak. Super, dostajemy złoma. Tak. 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 I w sumie powiem wam szczerze, nie wiem, czemu nadal jest świąteczna atmosfera, skoro powinna się już dawno skończyć. Ale dobra, nie mnie tu sprawdzać. I teraz tak, szczur laboratoryjny. 2 na 18, nie no, 3 na 44 jest dużo lepsze, ale w sumie nie mam za dużo wyboru. Nie będę czekał pół minuty na to, żeby trafić na coś, co potrzebne. No, wiecie, trafić znowu na to, co jest. Jak to się nazywa? No, słów mi brakuje. Nie będę pół minuty czekał, żeby trafić, znaczy, żeby potem go przetasować i tyle. Dobra, mniejsza. Trudno, złom przepadł. Super, tak, serc, toast. I nie mam na strażników. A co się dziwić, jak 3 razy zboże już aktywowałem. Zaraz na szczęście jedno się skończy, to nowego strażnika się dorzuci i będzie spokój. Gdybyście tylko celni trafiali. Dobra. Plan na dzisiaj, powiem wam szczerze, nawet nie wiem jaki będzie. Najprościej w świecie się po prostu nie orientuje się, co takiego dobrego tutaj można zrobić. O, może się przydać nawet. Ale nie, jeszcze nie. Póki co niech będzie domek. No wracamy właśnie, nie wiem jak to będzie, nie mam pomysłu na nic. Więc najprościej we świecie. Chciałbym skupić się na zwykłym, spokojnym graniu. A niech będzie co i tak, raczej z tego nie skorzystam. Ale no, przynajmniej będzie. Dobra, chodźcie potwory. Wsparcie. Plus 2 karty, jeśli poprzednia była umiejętnością. Dobra ludzie, mamy to. Gramy pod karty ataków. Zrobiłem badacza, więc już nawet nie ma co myśleć, jak to będzie. Właśnie jeszcze przykład z masową kartę taką. Naprawę może się przydać, okej. Nie jest to może najlepsze, ale no. Przynajmniej cokolwiek. Odpadki, tak, tak. Mutant. No i mamy chwilowo przynajmniej spokój. I przy okazji symbol mutanta to jest ta łapa, okej, bo nigdy nie byłem pewien. Dobra, i teraz jak znalazłeś na drugiej stronie. Jakoś sobie poradzimy, tylko no. Szpiegostwo, kanały. Dobra, jedno szpiegostwo nie zaszkodzi. Na pewno ułatwi znacznie później przyspieszanie przetasowań. Okej, dobra, strażnicy, nie. Najpierw to, potem to, potem tak i tak. I w sumie za 20 zł znacznie przyspieszamy przetasowanie. Dobra, naprawa na pewno tu. Bo akurat tego jestem pewien, że no niestety przez moją głupotę trochę się oberwało. Jak to się nazywa? No. Trochę się oberwało naszemu tamtemu miejscu, więc tak. I dobra. Sytuacja jest jaka jest. Tu przetrzymałem na szczęście wystarczająco długo, więc pozwólcie, że zajmiemy się już szykowaniem drugiej strony i rozkładaniem badaczy oczywiście. Okej. Trochę tego dużo, ale na pewno sobie poradzą, więc naprawdę nie mam się czego obawiać. Dobra, najpierw to, potem odpadki, teraz 2 sery. Dobra, zboże, losowy budynek albo losowe wojsko. O, losowe wojsko? Mogło być lepiej. Dobra, w takim wypadku domek, złoto albo usuń kartę. I jeszcze na obecny moment powiedziałbym, że dom. Dobra, idź tam wspomóc ich wszystkich. I teraz tak, strasznie drogi jest, ale niech będzie. Kolejny domek, jeden taki. Dobra, jednak nie musisz tu iść, powinni sobie poradzić. Dawaj, dawaj szybciej.
Dobra, wsparcie. Więc tak, odpadki, szpiegostwo, wsparcie. Dobra, kolejny badacz. I przetasowanie. I te piękne dźwięki pił. Dobra. Swoją drogą chyba ich już niedługo będę wystawił tylko jako szczurów laboratoryjnych. Dobra, poziom przywódcy, połowę złota może być. Jakaś fajna karta. Chyba rozumiem, jak to działa. O, kości. Zdecydowanie kości. Chociaż jedną sztukę takich by się przydało mieć na wszelki wypadek. Niestety, złom przepadnie. Dobra, dwa złomy to już szkoda, żeby przepadły. Niby zarobię za to tylko 10, ale jednak no. I tak będzie tego szkoda. Jakieś zachowanie. Zdecydowanie by się mogło przydać. Klasztor. No niestety. Mur ma większy priorytet od klasztoru. Ter. I największy idiotyzm, jaki robię za każdym razem, czyli stawiam mur tam, gdzie zaraz idzie armia wroga. Oczywiście doradca. I koszt wszystkich budynków jest niższy. Szkoda, że nie nad budowlańcu, ale wiecie, nie będę narzekał. No i mamy badacza. W momencie, w którym nie mam jak go postawić. Super, po prostu. Jeśli ktoś zginie, to zdecydowanie będę kładł badacza, ale jeśli nie, to... No nie będę mógł niestety. Dobra, kości. Tylko odpadki. Usuń 100 złota albo rozbudowa. Oczywiście, że rozbudowa. Oczywiście siostra musiała mi kichnąć w pokoju. Bo oczywiście tak, jest przy mnie. Nie, spokojnie siostra. Dobra. W takim wypadku zobaczmy, co będzie. Powiedzmy, że się sporo namieszało. No i gdzie ten bossu? No, dawaj ta bossa. Okej, dobra. I po nim. Zdecydowanie polegania badaczek będzie bardzo kosztowne, ale wierzę, że możemy dać radę. Dwie karty, kiedykolwiek przystosowujesz. 5 cooldownu. O, jak by wyglądało... to nie. Jak to by już nie pamiętam? Okej, fajne, ale nie. Szczerze wezmę... ją. Super, po prostu moim zdaniem to jest efekt. Z kosztem tego wszystkiego, ale mamy szpiegostwo, więc... jak tylko sensownie zmniejszę swoją talię... to powinniśmy móc bezproblemowo potem już korzystać... z dobrodziejstw jej i tyle. Okej, szczury laboratoryjny, coś dobrego trafię tym razem. Okej. Dobra, tutaj jak to wygląda? Niech będzie w ten sposób. No, ponownie szpiegostwo. No, jak widzicie, jest to super karta, naprawdę. Co prawda, przez nią nie będę mógł potem z tego korzystać, żeby za kasę to brać, ale... Ja jestem z tych, co są zdania, że nawet jeśli nie można za kasę, to warto po prostu przyspieszać naturalne zdobywanie. Przy okazji to też tak naprawdę jeszcze bardziej wzmacnia działanie samego w sobie szpiegostwa, które zmniejsza 66%. Podkreślam, 66%, nie stałą wartość. Okej, Ratron mi jakiś zginął, czy tam, nie pamiętam jak się nazywa. Ale ogólnie też szczuroboty czy coś takiego, domek albo rozbudowa. Szczerze, rozbudowa daje mi prawie tyle co domek. Na razie pozwólcie, że ruszę trochę rozbudów. Szczur laboratoryjny. Dobra, niech tutaj przyjdzie. Dobra, kości. Czemu jak na złość nie mogłem dostać jednego czegoś, na czym mi zależy? Czyli dom. Okej. Niestety nic fajnego nie ma, więc weźmiemy po prostu zasadzkę i tyle. Cześć, kupiec. Masz coś dobrego? Kowal.
Powiem wam szczerze, jaka sytuacja by miała być, nie być kowala, muszę, podkreślam, muszę zdobyć. Aj, niestety. Jeden złoty mi zabraknie, czyżby? Nie, dobra, mam. Mamy kowala, dobrze. W sumie oznacza to tylko tyle, co to, iż gdyż, że ponieważ w tym właśnie momencie nie musimy się już przejmować ulepszaniem kart. Wcześniej czy później i tak te najważniejsze będę miał ulepszone. Dobra, teraz co tu mamy? Rozbudowa, zdobyć kartę, jakaś dobra karta? O, super. Super, co prawda ciężko tego użyć, ale super. Mogą nie brać kowala w takiej sytuacji. Nie, dobra, mam kowala, mam rozbudowę, to jeśli dobrze mi się to weźmie, to nawet nie ma co się przejmować, będzie idealnie. Okej, okay, to on, przytasowanie. Nawet dwie rozbudowy. No tak, w sumie nie wziąłem domu, tylko rozbudowy właśnie. W takim wypadku jest dobrze. Teraz tylko poczekać, aż będziemy stać na kowala i... No. Stawiamy kowala. Po jego postawieniu stawiamy od razu rozbudowę na niego i na dom i mamy fajnie. Przy okazji jakaś dobra karta? O, bomba. Idealnie. Jest to najlepsze, co może być, ale sporą część wrogów wyeliminuje. W szczególności na tym etapie. Jeden doradca mi jeden do ataku wszystkich kart. Może być, jeśli uda się zrobić to, co chce i... Okej, nie jest to najgorsze nawet. Nawet warto było. Teraz rozbudowa albo usuwanie karty. No, powiem wam szczerze, to już chyba moment, żeby usuwać kartę. Zacząłbym od sera, oczywiście. Dobra, kowal. Rozbudowa od razu, żeby szybciej to działało. Trzy karty po wodzie albo minus dwóch mieszczurów. Ojojoj, ciężki wybór. Naprawdę nie wiem, co tutaj zrobić. Nie wiem, mieszczurów nie chcę poświęcać. I tak mam ich mało. Jakbym był jeszcze mniej, to już będzie mój koniec. Prawdziwy istnieje tyle. Nie ukrywam, sytuacja wydaje być się ciężka. Na szczęście jakoś się to udało. Dobra. Tamtej strony nadciąga wróg. Tutaj mamy ekspansję, legendarna karta jakaś dobra. Dobra, bardzo dobra nawet. Nie jest to co prawda nic takiego wielce szczególnego, ale wezmę. Naprawdę szczerze wezmę, nawet niech to będzie na miejsce naszych tych zwykłych dzidowców, że tak ich nazwę. Hej kupiec, masz coś dobrego? Doktor zarazy. Zaryzykuję. Co prawda jest to ryzyko, którego pewnie nie powinienem podejmować w tym momencie, ale no. Już trudno. Jakaś dobra karta, bardzo? Może? No dobra. Mój plan chyba będzie jednak inny niż chciałem na początku, ale jakoś sobie z tym poradzę. Dobra. Teraz najważniejsza kwestia, jak wygląda ulepszenie szpiega i ulepszenie tego czegoś. Zbroja 3. Dalej nie wiem, jak wygląda tamten potwór, ale okej. Szpieg ma ile? Plus 5 do ataku. Dobra, biorę. Wiem, że bardziej mi zależało wcześniej na czymś innym, ale teraz niech będzie już ten szpieg.
Dobra. Teraz kiedy tylko zdobyte pieniądze na szpiega, tego wystawiam. Ojej, nie. Nie wiedziałem, że to już ten etap. Gdybym wiedział, to bym po prostu... zagrał to trochę inaczej. No dobra, widać, że szpieg jest dużo skuteczniejszy niż oni, więc... moja decyzja, żeby ich zastąpić szpiegiem, nawet się chyba opłaci. Dobra. Teraz co my tu mamy? Nowa karta? Odpadki? Prokreacja? No niestety, już chciałem rezygnować, ale no... Nie w takiej sytuacji. Aha. Dobra, 100 zł za każdego motyla. Halo motyl. Dobra, muszę usuwać po wodzie. O, dobra, tu gdzieś też jest. Kolejna powód do widzenia. Prokreacja za darmo. No. Nawet nie ma co mówić. Biorę po prostu. Dobra, udaje się pomału redukować ilość kart, usuwać po wodzie. Nie jest to może najlepiej, ale wierzę w to, że damy radę. Nawet bardzo dobrze. Jak widać, te kaczki, czy co tam jest, to coś, co się nazywa potwór ogólnie, zdecydowanie będzie pomagać. I to bardzo. Rozbudowa, zdobądź kartę albo wybuduj dom. Rozbudowa. Mam mało budynków, ale i tak najpierw wolę mieć te wszystkie na drugim poziomie, a potem dopiero myśleć o następnych. Dobra. Gdzie my tu mamy? Prokreacja, teraz będzie dwa mieszczury. Powódź nie. Potwór. W sumie potwory warto byłoby poulepszać, nawet ich, ale... trudno, będą problemy z kasą. Najpierw zacznijmy od takich właśnie rzeczy typu garncarstwo, które... nie jest może jakoś szczególnie dobre, powiem wam szczerze, ale... i tak je zostawię, bo wierzę w to, że będą... no, że będą mogły nam pomóc mocno, później takie karty, nawet podstawowe. Dobra. A teraz jest tutaj coś dobrego bardzo? O, nie szczególnie. Dobra. W takim wypadku... nic innego nie pozostało, jak po prostu... poczekać, aż się skończy prokreacja, dostawić tutaj badacza i mutanta. Zarzucić eliksir zdrowia. Kolejną prokreację i liczyć na to, że jakoś się to uda ogarnąć. O nie. Nie jest dobrze. Dobra, kości, proszę dajcie jakoś coś. Dobra, dzięki kości. Aha. Prawie przegrałem przez swój własny idiotyczną głupotę, dobra. Jak potwora, szpieg. Czyżby... nie, dobra. Już myślałem, że potwora jest odporny na obrażenia. Nie jest całkowicie niewrażliwy, ale widać przynajmniej, że na takiego tanka się nadaje. Jakkolwiek. Nie jest dobrze. Powiem wam szczerze, ludzie, nie jest dobrze i to bardzo nie jest dobrze. Jakaś fajna, legendarna karta. Badanie, agencja wywiadowcza. Nie. Ulepszenie karty albo pomocnik. Pomocnik. Ulepszenie karty. Jakkolwiek nie jest kuszące czy coś, tak... no mówiąc szczerze, mam lepsze możliwości. Od 1 do 6, to jeszcze nie teraz. Zboże. 90 zł. Ale też zabiera dużo, nie. Prokreację teraz. Później jajo potwora. I się jeszcze zobaczy, doradca wojskowy, ekonomiczny budynków wojskowy. Dobrze. Nawet bardzo dobrze. A teraz tak, co my tu mamy? Nic szczególnego, więc niech będzie to. Panie, oczywiście. Badacz, szpieg. Tutaj dostawię jego na wszelki wypadek. Coś mi mówi, że moja strategia na badaczy jednak nie zadziała aż tak dobrze, jakbym chciał. Ale mam strategię na szpiegów, przynajmniej. To też, mam nadzieję, ma prawo zadziałać. O,
Zdecydowanie muszę mur kupić. No i ten eliksir zdrowia, czy co tam jest, też bym z chęcią przyjął. Taki w sumie sposób na to, żeby leczyć ich, moim zdaniem jest bardzo cenny nawet. Więc no, jakby to było, nie było, przyda się na pewno. Dobra, oczywiście, że ser. Poziom przywódcy, koszt wszystkich budynków, Ablesowy, epicki budynek. Poziom przywódcy, koszt budynków, bo i tak budynków za dużo nie mam. Teraz chałupka zdecydowanie. Tutaj co mamy? Slumsy? Nie. Nie biorę slumsów. Sytuacja jak wygląda? Dobra, ja je potwora tutaj. Tutaj jego dostawię. Co jest, nie stać mnie? Faktycznie mi nie stać. Kiepsko. Sytuacja naprawdę nie wygląda na najlepszą, ale damy jakoś radę, musimy. Pierwsze co to oczywiście murek. I okej, tutaj mamy jakkolwiek przygotowanych. Tutaj nie jest za dobrze, ale mamy hiperpromień na szczęście. Szpiegostwo w sumie uratuje sytuację. Hiperpromień. Czy szpiegostwo akurat jak ulepsza? Używam szpiegostwa i natychmiastowo mamy przetasowanie, no. I weźcie mi powiedzcie, że to nie jest potężne. No po prostu... Chyba znalazłem sposób na to, jak prowadzić tę rozgrywkę na tyle. Przy okazji, zaraz sobie może zobaczymy, jak to wygląda. Okej, przemienili się w coś innego. Okej. Sytuacja wydaje się być napięta, niebezpieczna, ale jest ciekawe. Dobra, kolejny domek. Nawet zboże niech będzie, że zarzucę. Kurczę, muszę zmniejszyć tą swoją talię. Zdecydowanie muszę ją zmniejszyć, bo jeśli tego nie zrobię, to zaraz będę miał taką sytuację, w której nigdy nic nie zdobędę. Więc jak tylko będzie okazja na usunięcie karty, biorę ją i wyrzucam najpierw zwykłych strażników. Potem się zobaczy, co dalej. Okej. Poproszę jakąś dobrą kartę na tę sytuację. Fajny jest ten rzut, ale nie. Eliksir zdrowia, tak. Niech będzie on. Teraz szpieg, bo oczywiście nigdy nie zaszkodzi mieć dobrych szpiegów. Chciałbym mieć takich dobrych jak ci tutaj, którzy nie wiem ile mają ataku, ale plus 5 jak się zagra ich po jakiejś innej karcie. No, moim zdaniem to jest wystarczająco dobre, żeby po prostu nimi móc odeprzeć ataki. Wiem, że to nie jest takie potężne i zabójcze, jak to bywa u tego generała, jak on ma swoje oddziały, no ale... Z 3 kart, kiedy to 10 kart, a super. Alchemia? Nie. Burza, fajne, ale nie. Nie. Ulepszenie. Dozorca, niestety. A właśnie kowal gotowy? Nawet nie wiem, kiedy by się stał gotowy, ale okej. Okay. 5 jednostek. Fajne, ale to nie jest to, czego szukam teraz. Teraz potrzebuję czegoś, co mi da więcej złota. Odpadki, wyższy poziom. Zdecydowanie. Nadal są prawie darmowe. Kolejna naprawa, nie. Zachowanie mogłoby się przydać, ale nie. Okej. Karta umiejętności, co prawda nie mam ich za dużo, ale biorę. Dobra. Naprawa, tak. Badacz. No niestety muszę, czy tego chcę, czy nie. Eliksir zdrowia, zboże nawet niech będzie. On. Teraz tak, aktywujemy to. Wezmę kości oczywiście. U. Dobra, jednak sporo tego mam chyba. O, modlek. Zdecydowanie. Jedyne, czego potrzebuję, to jeden głupi mieszczur. Mówię jeden głupi mieszczur, no bo jednak... Od tego jednego mieszczura zależy to, żebym zarobił. W sumie mogłem tego nie używać i to się nie ruszy, ale dobra. Mniejsza z tym już teraz. Dobra, może trochę się pogubiłem, bo oczywiście wyzwanie od domowników, tego typu sprawy. A i teraz tak, jajko. Raczej tutaj dostawiam. Sytuacja jest tam bardziej kiepska.
tym bardziej kiepsko, raczej gorsze powinienem powiedzieć, ale no, chyba rozumiecie, co ja tam gadam. Moje planie bez sensu też jest dla was niczym nowym. Okej, dobra. Usuń kartę rozbudowa. Usuń kartę. Zdecydowanie jego by się przydało wyeliminować jak najszybciej. I jeszcze ich. Po czym te dwie karty sera. Zacznijmy od nich. Dobra, prokracja zawsze. Kości zawsze. O, i niestety nie trafił mi się szpieg. A szkoda. Prokracja darmowa. Chętnie. Nawet jestem skłonny poczekać na moment, w którym będę mógł jej użyć. Teraz to przy okazji. Nawet nie wiem, co się stało, ale niech będzie, że tak. Okej, okay, teraz tak, co my tu mamy? Oczywiście ulepszenie. Powiem szczerze, że jednak skorzystał najpierw kukurydza. Ja mam kukurydzę? Okej, okay, dobra. Nie istotne. Teraz tak. Zboże, szczerze. Wiem, że może to być głupie, powinienem wyrzucić zboże, ale... No, teraz chwytam się wszystkiego, co mi da chociaż trochę zarobku, rozumiecie? No dobra, kasy już nawet mam. Teraz powinienem skupiać się na ważniejszych rzeczach, czyli na zwiększeniu ludności mieszczurów. Przy okazji, jak tam sytuacja? Wydaje mi się opanowane, więc nie jest może aż tak źle. A właśnie, faktycznie mam kukurydzę na ręce. Dobra. Okej. Kukurydza oczywiście, ratunek niespodzianka, tego typu sprawy. A co my tu mamy? Najlepsze, co mogę zrobić na obecny moment. Okej. Ponownie na obu stronach idzie. Niedobrze. Niedobrze nawet, bardzo. W takim wypadku jestem zmuszony dać te jajo potwora. No i jego też tu. Dobra. Rozbudowa. Pałupkę oczywiście. Mam niby to swoje. Kolejne jajo potwora. Jak tutaj sytuacja wygląda? Dwóch szpiegów kontra czterech szpiegów. Jednak nadal tutaj postawię to jajo. Dobra, można przytasować. Eliksir zdrowia tutaj czy tutaj? A dobra, tu. Oczywiście. Prokreacja. Kowal jest dostępny. Dobrze. Dobrze, że jest ten kowal dostępny. Teraz niech będzie nawet... Już niech będzie potwór. Tak. I przetasowanie. Chyba, że znajdę tutaj coś szybko, fajnego. Jeszcze to niech będzie, tak. Okej. Sytuacja ciekawa, czyli tak, teraz szpiega tutaj. Chcę tak trochę wyrównać to wszystko. Usuń kartę, super, 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 super. A naprawa za darmo, to jeszcze tutaj musi polecieć. Gromadzenie, tak, super. Aha. Czemu to jest za zero? Jak coś, czemu to jest za zero? A, mniejsze. Kolejny szpieg. Fajnie, ale nie. Tu powinno być ładowanie, nie szarża, ale okej. Wezmę mur. Zdecydowanie mury obronne powinny się przydać. Au. No nieźle. Ponownie robię ten sam błąd zawsze. Ale no. Wolę go zrobić teraz i mieć spokój, niż potem żałować. Dobra. Nawet nie wiem, co chciałem powiedzieć przez to wszystko. Okej. Błagam, żeby tu było coś przydatnego. Oczywiście, że nie.
Nie mam ani szczurów, ani niczego przydatnego, nic, po prostu nul. Dobra. Moja największa nadzieja jest teraz w sumie w tym, żeby to przetrzymało jakoś. Dobra. Dajcie z siebie wszystko. Przetrzymamy to. O, właśnie kowal. Szybko do kowala. Kończą mi się karty do ulepszania. Mikstura zdrowia zdecydowanie trzeba będzie. W sumie nawet teraz zrobię uleczenie całkowite. Domyślę. Tak, jak się nawet, że pełnę, co? Jednak nie jest byle co. Dobra. Wezwanie, zdecydowanie. Trochę sobie rymłem. Badacz, szpieg. Tak, niech będzie to. Tak. Nawet nie wiem, po co to zrobiłem, ale okej. Przepracowanie oczywiście. Tak. Kasy nie mam? Wow, szybko strasznie mi się kończy. Jak jest, to jest i pełno? Jak się skończy, to nagle po prostu w sekundę. Wina tego, że mam za dużą talię zdecydowanie i tego, że nierozsądnie do tego podchodzę wszystkiego. Okej, kolejny szpieg. W sumie głównie dzięki temu, że oni szybko to eliminują. To może się uda. Chociaż niestety widzę, że teraz już koniec. Dopóki dostanę kasy, to tyle. Chyba, że nagle magicznym trafem dostanę... Nie, oczywiście, że nie. Mogę używać wezwania, mogę używać innych rzeczy, ale to i tak nic nie da. No, potwora niestety nie zarzucę. A nawet jeśli tu pewnie w sekundę zginie. Zobaczmy, jak jest tutaj. Aha, już to. Niestety, za dużą talią teraz sobie zaprzepaściłem wygraną prawdopodobnie. A szkoda, bo było blisko. To bardzo blisko nawet porządnego sukcesu. No cóż, na przyszłość wiem, że będę musiał bardziej pilnować tego, żeby rozrzucać karty, usuwać to, co nie jest potrzebne i takie tam. Jakoś to przeżyję oczywiście, tylko... Szkoda, że zawsze jak trafiam na jakieś karty i fajne pomysły, to mi to nie wychodzi. Poziom przywódcy, karta buntu, zdobyć minus podatek, niech będzie nawet to. W sumie to i tak nie ma znaczenia, zaraz padnę i tyle będzie w temacie. Niestety, o, ulepszanie karty, legendarna karta. Co bym nie kliknął i tak to raczej nic nie zmieni. No, za dużo kart, które w ogóle nie mają żadnego sensu i znaczenia w tej sytuacji. Po prostu kilkanaście kart, z czego tylko parę kart armii. Wszystkie bardzo przydatne, no dobra, może poza jedną. No, dobra, nieważne, nawet nie wiem, co chciałem powiedzieć w ten sposób. Po prostu się zgubiłem tu. Ale było fajnie. Naprawdę mam już pomysł, jak rozegrać naukowca. Tak nie żartując, naprawdę porządny w moim odczuciu. Przy okazji będzie poziom, czy zabraknie minimalnie... Oczywiście, że 10 musiało zabraknąć. Cóż, w takim wypadku... Wiem, że nie powinienem, ale... Robię szybko podejście, chcę tylko odblokować... Kolejne karty dla naukowca, rozumiecie? Czy tam to będą mniej... Nawet nie wiem co, po prostu szybko, wiecie. Przejdziemy z 2-3 fale i się poddamy. Aha, tam niech cokolwiek będzie, po prostu szybko. No na pewno. Bardzo szybko to nastąpi, jak tak już zepsułem na starcie. Jak mówiłem, jak 2-3 rundy chcę po prostu przetrwać, żeby wiecie, tylko tą kartę dostać i będzie już dobrze. A nie będę czekał, niech już to idzie i tyle. No, dawaj ta szybciej. Mm-hmm.
Jedna fala przetrwana, druga przetrwana i no mówię wam, spróbuję już się poddać, powinien dostać te 20 punktów chociaż. Czyli w sumie tyle, ile tak optymalnie bym potrzebował, żeby zaliczyć wszystko. Już się bałem, że po prostu wiecie, tutaj teraz pokaże mi kupiec coś fajnego i tym samym powie mi, no nie ma, graj dalej, bym musiał robić po prostu to już jako następny odcinek, ale na szczęście nie. Więc w tym momencie porzuć osadę. Wiem, że to mógłby być błąd, może to byłoby to zwycięskie, ale mówię, ja chcę tylko zobaczyć te karty, akurat 30 punktów. Dobra, to teraz pokazuj to. A, czyli teraz będą oni. Szkoda, że nie karty, ale dobra, i tak się przyda. Co? Pika. Użyj jeden dodatkowych elektronów, kiedykolwiek używasz elektron. A, czyli po prostu nakładając ten efekt, nakładał dodatkową jedną sztukę, to matematyk plus 20 zł i ten sam tej karty jest zagrany pod rząd. Aha, czyli jeśli zagrywam to same po prostu wojsko dajmy na to, to każde wojsko kolejne, które zagrywam, daje mi 20 zł. Okej, okay, fajnie. No cóż. Ponownie się nie udało, ale już teraz chyba mam koncept na każdą postać, wiecie. Wiem, co zrobić jako generał, wiem, jako generał, tak. Wiem, co zrobić jako kupiec, wiem, co zrobić jako budowniczy. Teraz do tego wszystkiego dolazł już naukowiec, ostatnio też szamanem, odkryłem pomysł. I powiem wam szczerze, jedyne, co zostało, to znaleźć jedną metodę, która moim zdaniem będzie bardzo dobra i ją oczywiście zrealizować na nawigatorze, bo jak do tej pory wszystkie moje się nie udawały. Ale dobra, o tym wszystkim będę gadał już w następnych odcinkach, a póki co dziękuję wam bardzo za uwagę, no i trzymajcie się. Hej, hej.